Pax Christi, szczęść Boże, alleluja. Radość wielkanocnego poranka, zmartwychwstanie Pana Jezusa i ta niesamowita ilość emocji, która towarzyszy Ewangeliom, która czytamy w tych dniach. Pan Jezus wchodzi dzisiaj do Wieczernika, pozdrawia swoich uczniów tymi słowami, których tak bardzo potrzebujemy. Pokój wam. A oni poruszeni, chaos w głowie, burza emocjonalna w sercu, no bo ukrzyżowanie, pusty grób, niektórym Pan Jezus się objawia, go widzą, opowiadają o tym, właśnie co dopiero wrócili uczniowie z Emaus, którzy wcześniej mieli już wszystkiego dość, poszli sobie, opowiadają o tym, jak spotkali Pana Jezusa. Pan Jezus w to wchodzi, w to całe zamieszanie i pyta ich, co wy tacy zamieszani jesteście, zmieszani, dlaczego się boicie? To ja jestem, zobaczcie, to ja. Pan Jezus zawsze w tych momentach chaosu, ale nie tylko, w każdym momencie naszego życia zaprasza do tego, żeby odwrócić wzrok od samego siebie i spojrzeć na Niego. On nie tylko przynosi dar pokoju, On jest pokojem. Patrząc na Niego, możemy poukładać wszystko w naszym życiu tak, jak powinno być. On nam w tym pomoże, bo On wie, jak to powinno wyglądać, żeby było dobrze, żeby było szczęście, a nie tylko pozór szczęścia. Żeby było poczucie sensu, a nie jakaś tam zwykła powierzchowność. Pan Jezus zaprasza do żywego, konkretnego kontaktu z samym sobą, czego wyrazem może być zaproszenie do tego, aby go dotknąć i spojrzeć na jego rany. To nie jest jakiś ideał, który ma mnie uspokoić. Pan Jezus to jest konkretna żywa osoba. Jestem zaproszony do relacji z Nim. Jaka ma być konsekwencja tej relacji mojej z Panem Jezusem? Być może to, co Pan Jezus mówi na koniec dzisiejszej Ewangelii. Pan Jezus został ukrzyżowany, umarł i zmartwychwstał. Niesie przebaczenie grzechów dla każdego z nas. I Ty jesteś tego świadkiem. I ta nowina ma być niesiona od Jerozolimy, gdzie to wszystko się zaczęło, aż po wszystkie krańce świata. Każdy człowiek, jakikolwiek kontynent zamieszkuje, w jakimkolwiek domu czy nie domu jest, potrzebuje tej relacji ze Zbawicielem. Ten, który przynosi pokój do naszego życia, ogranicza do niezbędnego minimum nasze strachy, zamieszania, niepokoje, ataki paniki, czy jakkolwiek możemy inaczej to nazwać. Nie bójmy się zaprosić Jezusa Zmartwychwstałego do naszego życia, tego, który nosi ślady męki, i traktować go bardzo konkretnie, nie instrumentalnie, tylko patrząc na Niego, pozwolić Jemu, żeby On zaczął mówić i w świetle Jego słowa uporządkować nasze bałagany i nieporządki w naszym życiu. Niech łaska i pokój Chrystusa Zmartwychwstałego towarzyszą nam w tym pięknym czasie wielkanocnym. Szczęść Boże!